sześć dni. Dlaczego stwarzanie zajęło Bogu sześć dni? Kiedy człowiek bierze Biblię, czyta Księgę Rodzaju, czyli pierwszą Księgę Mojżeszową, rozdział pierwszy, i przyjmuje jej rzeczywiste znaczenie, wydaje się ona mówić, że Bóg stworzył świat, wszechświat i wszystko, co się w nich znajduje, w ciągu sześciu zwykłych, mających około 24 godziny dni. Jednakże w naszych kościołach istnieje pogląd, który poprzez te lata stał się dominującym, że dni te mogły trwać tysiące, miliony, czy nawet miliardy lat. Czy ma to znaczenie, jaka była długość tych dni? Czy jest możliwe, aby określić, czy były one zwykłymi dniami, czy też długimi okresami czasu? Co to jest dzień? Słowo dzień w Księdze Rodzaju, pierwszy rozdział, jest hebrajskim słowem yom. Może ono oznaczać albo dzień, w zwykłym 24-godzinnym dniu, słoneczną porcję zwyczajnego 24-godzinnego dnia, to jest dzień jako odróżnienie od nocy, czy czasami jest ono używane w sensie nieokreślonego okresu czasu, na przykład w dniach sędziów, czy w dniach w czasach Pana. Bez wyjątku w Starym Testamencie hebrajskim słowo yom nigdy nie oznacza okresu, to jest nigdy nie jest używane, aby określić okres czasu ze specyficznym początkiem i punktami końcowymi. Słowo, które oznacza długie okresy czasu, po hebrajsku znaczy olam. Co więcej, jest ważne, aby zauważyć, że nawet kiedy słowo yom jest używane w sensie czasu nieokreślonego, w kontekście wyraźnie zaznacza się, że nie zamierza się użyć dosłownego znaczenia słowa dzień. Niektórzy ludzie uważają, że słowo dzień w Księdze Rodzaju mogło być użyte symbolicznie. Nie było zamierzone zatem po to, aby brać je dosłownie. Ważną jednakże rzeczą, której wielu ludzi nie bierze pod uwagę, jest to, że słowo nigdy nie może być symboliczne, kiedy jest używane po raz pierwszy. Faktem jest, że słowo może być używane symbolicznie tylko kiedy już po raz pierwszy miało swoje dosłowne znaczenie. Powiedziane jest nam w Nowym Testamencie, że Jezus jest drzwiami. Wiemy, co to znaczy, gdyż wiemy, że słowo drzwi oznacza wejście. Dlatego, że rozumiemy dosłowne znaczenie słowa, może być ono zastosowane również w sensie symbolicznym do Pana Jezusa Chrystusa. Tak, że rozumiemy, że On, Pan Jezus Chrystus, jest drzwiami. Słowo drzwi nie mogłoby być użyte w ten sposób, dopóki nie miałoby dosłownego znaczenia, jakie rozumiemy, że posiada. Słowo dzień nie może być użyte symbolicznie, kiedy po raz pierwszy stosuje się je w Księdze Rodzaju, gdyż to tam Bóg nie tylko wprowadził to słowo do narracji, ale również określił je po wymyśleniu go. Doprawdy, oto dlaczego autor posuwa się tak daleko, aby dokładnie wytłumaczyć słowo dzień, kiedy pojawia się ono po raz pierwszy. W Księdze Rodzaju, pierwszy rozdział, czwarty werset, da się przeczytać takie słowa. Bóg, widząc, że światło jest dobre, oddzielił je od ciemności. Księga Rodzaju, pierwszy rozdział, piąty werset. Kończy wtedy słowami i nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień pierwszy. Tej samej frazy, tego samego wyrażenia
używa się w stosunku do każdego z 5 dni. Pokazuje ona, że istniał wyraźnie ustanowiony cykl dni i nocy, to jest okresy światła i okresy ciemności.